Dobry wieczór, Weronika Zając, Świat Gwiazd. Jesteśmy na premierze Listów do M5, a wraz ze mną Agnieszka Woźniak-Starak. Witaj! To ja, dobry wieczór. Zwróciłam oczywiście na początku, jak cię zobaczyłam, uwagę na twój outfit. Czy ty się sama stylizujesz, czy masz stylistę? Mam wspaniałą stylistkę, chociaż akurat dzisiaj stylizowałam się sama, więc to różnie bywa, jak mam pod ręką coś w szafie, to radzę sobie sama, ale bardzo chętnie też korzystam z porad mojej Alicji, która ubiera mnie do programu, ale ubiera mnie też na różne duże wyjścia. Tak. Miałaś jakieś wpadki modowe, bo już w showbiznesie jesteś długo. No pewnie, że tak. A co na przykład takiego będę miała też. A co na przykład takiego założyłaś, czego byś już nigdy nie założyła? Na ściankę. Wiesz, to już nie pamiętam takich konkretnych, ale jakbym sobie tak wyciągnęła, to tam różne kwiatki były. Kiedyś była taka moda, dawno temu. Mam wrażenie, że się dużo różnych elementów zakładało. Tu pasek, tu rzemyk, tu podkoladówka, tu kozaczek, tu jeszcze coś. Że tego się nosiło zdecydowanie za dużo. Że dzisiaj tak lepiej tak zdejmować, zawsze coś odjąć. A jeżeli chodzi o twoje stylizacje w Dzień Dobry TVN, to właśnie to ty o tym decydujesz w większości, czy też właśnie słuchasz się osób, które się na tym znają bardzo dobrze? Alicja Werniewicz, z którą pracuję, myślę, już od roku, tak mi się wydaje. To ona przynosi mi propozycje, po prostu wyszukuje różne zestawy i razem decydujemy. Również do śniadaniówki po prostu. Ona tak, przede wszystkim do śniadaniówki, ale też tak, na różne inne okazje, ale najczęściej spotykamy się przy śniadaniówce. A jak ci się tam w ogóle pracuje? W ogóle bardzo dobrze. Bardzo dobrze mi się pracuje, wiesz, to jest fajny format, bo to jest taki format, który gdzieś się pozwala rozwijać. Mam wrażenie, że sprawia dużo radości, bo spotykasz mnóstwo naprawdę fajnych ludzi i to są często zaskakujące spotkania, zaskakujące historie. Ja kocham telewizję na żywo, zawsze to powtarzam. Zawsze męczyły mnie programy, które musiałam nagrywać. Nie lubię robić dubli. To jest męczące. Wiesz co, i chyba też ja wolę popełniać błędy, ale robić to na żywo niż do końca poprawiać, żeby to było takie idealne, albo nie wiem, zawsze wydaje mi się, że to odziera z takiej prawdy, wiesz, te nagrywane programy są odarte z jakiejś autentyczności, więc Dużo widzów docenia to, że to jest na żywo i nie ma tutaj żadnego scenariusza takiego, prawda, że nie ma żadnych poprawek. A mam pytanie, jak twoim zdaniem radzi sobie Małgorzata Rozynek-Majdan w roli prowadzącej, bo już jakiś czas jest właśnie z wami. Nie komentuję, wiesz, co takich rzeczy. Ja myślę, z premedytacją trzymam się troszeczkę na uboczu tego show biznesu i nie bez powodu nie komentuję wszystkiego. A taki komentarz pociągnie ze sobą lawinę kolejnych artykułów, a ja staram się nie komentować poczynań moich kolegów. Okej, okay, ty to zachowasz dla siebie. A widzisz, czytasz publikacje na swój temat, które pojawiają się w sieci? Różnie, zdarza mi się tak. Może nie wszystko, ale coś na pewno czytam. Bo ja na przykład widziałam dużo artykułów ostatnio o twojej prywacie, o zaręczynach i tak dalej. Ja też nie rozmawiam, bo to też wygeneruje kolejną lawinę artykułów. Nie chcesz być przesypana lawiną po prostu. Nie, bo zupełnie te artykuły nie są mi potrzebne do szczęścia, wiesz, i jasne, że to co piszą, to bzdury i mało ludzi wie, jaka jest prawda i ja się z tego cieszę. A skąd w tobie taka potrzeba chronienia swojej prywatności? Bo jak wiesz, niektóre dziennikarki, aktorki, gwiazdy po prostu bardzo się z tym dzielą, pokazują miłość na Instagramie i tak dalej, a ty jednak zachowujesz to dla siebie. Dlaczego? Bo na własnej skórze poczułam, że warto pewne rzeczy w życiu zachować dla siebie. Jak tego nie robisz, to później można zapłacić bardzo wysoką cenę za tę otwartość. Ja już wiem, że na pewno chcę mieć w życiu takie obszary, które będą tylko dla mnie i nie będą publiczne. I to się nie zmieni? Myślę, że nie. Okay. A wracając do dzisiejszej premiery, do Listów, jak byś zachęciła naszych widzów, żeby właśnie przyszli na ten film i żeby go obejrzeli? Ale ja myślę, że w ogóle nie trzeba zachęcać, bo to jest obowiązkowa pozycja w listopadzie. Trzeba obejrzeć listę do M5 w tym roku. Trzeba również obejrzeć poprzednie części. Będziemy je pokazywać w TVN-ie, można je zobaczyć też na playerze. Masz swoją ulubioną w ogóle? Wiesz co, one mi się troszeczkę, muszę przyznać, zmiksowały, więc ulubionej nie mam. Jedna była taka trochę smutna, też nie pamiętam która, ale taka dosyć dołująca i nie wiem, czy to nie była trójka przypadkiem. A ja też myślę, że może trójka,
Tak. Tam, gdzie Agnieszka Wagner umierała, nie pamiętam, która to była część, ale w jednej było za dużo smutku. A piątka jest bardzo fajna, także bardzo lubię reżysera, znanego w pewnych kręgach towarzyskich jako JJ. Znamy się długo, także bardzo się cieszę, że dzisiaj będę miała okazję poprowadzić premierę jego filmu. A jak wyjdzie na przykład Listy do M6, to chciałabyś wystąpić? Nie myślałam w ogóle o tym, żeby występować w filmach, ale kto wie. Bo ty się nie wiem tylko w jakiej roli. No nie wiem, bo ty się przed kamerą dobrze odnajdujesz. Nie towarzyszy ci stres, a raczej dobra energia. Jak to na ciebie wpływa, jak jest włączona kamera, niezależnie od tego, czy jest live, czy też nie? Ja to bardzo lubię, ale to jeszcze nie znaczy, że mogę być dobrą aktorką, bo boję się, że nie. Ja uważam, że wszystko przed tobą. Jestem bardzo ciekawa, co nasi widzowie o tym sądzą, czy chcieliby zobaczyć Agnieszkę właśnie na ekranie. Agnieszko, jeszcze mam ostatnie pytanie do ciebie. Co chciałabyś dostać na święta? Coś dla konia. Tak? Nie dla siebie. Albo dla mnie na konia. A. Też może być. Dobrze, a już czujesz w ogóle świąteczny klimat? Już przystrajasz dom? Nie, właśnie ja tak bardzo nie przystrajam. Zawsze jakoś jestem jednak minimalistką i tak nie szaleję. Też zazwyczaj wyjeżdżam, więc zgarniam moje futrzaki i wyruszam gdzieś w nieznane. Ale tu już dzisiaj na pewno czuję atmosferę świąteczną. Zapach choinek unosi się w powietrzu. Aż się dziwię, że żadne świąteczne piosenki. Nie słyszymy żadnej. Dziwne. Może na premierze, jak już będziesz prowadziła, to coś puścisz. Nie, chyba mam tam za mało czasu. Nie chcę zanudzać widzów, bo przyszli na film. Dobrze, Agnieszko, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. I do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia.